ze szczególną uwagą przyglądamy się wszystkiemu, co się dzieje w obszarze elektromobilności. Tu widzimy kilka poziomów, które są dla nas bardzo interesujące. Po pierwsze oczywiście sam napęd oraz jego źródło, czyli bateria, źródło energii, ale też źródło pozyskiwania energii, także więc wodór. Sam samochód, nawet ten elektryczny, to nie jest tylko to, co go napędza, to jest cała konstrukcja, to są materiały, które są używane do wykończenia tego samochodu, to także są systemy, które umożliwiają wsparcie kierowcy, być może w przyszłości nawet zastąpienie kierowcy, czyli autonomiczność samego samochodu. W każdym z tych obszarów nasze instytuty Łukasiewicza są obecne, czego najlepszym dowodem jest to, że jesteśmy także realizatorem projektu e-vana, czyli elektrycznego vana, który jest realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jesteśmy też strategicznym partnerem spółki Electromobility Poland, która pracuje nad polskim samochodem elektrycznym, nad Izerą. Bardzo chcielibyśmy, żeby w kolejnym etapie Izera została w maksymalnym stopniu spolonizowana. Co to znaczy? To znaczy, żeby jak najwięcej elementów, systemów i podsystemów, znowu tego związanych z napędem, z magazynowaniem energii, ale także z materiałami użytymi do produkcji Izery oraz jej oprogramowaniem, były wytwarzane w Polsce i były tworzone na polskiej własności intelektualnej. Mamy podpisane porozumienie z Polską Grupą Motoryzacyjną. To jest kilkaset podmiotów, które zrzeszają polską branżę producentów, poddostawców i systemów i części do samochodów. Tak więc mamy bardzo szeroką współpracę. Współpracujemy zarówno z tymi dużymi podmiotami, które produkują w Polsce, ale także z mikro i średnimi przedsiębiorcami, którzy są w tych łańcuchach dostaw bardzo istotni, bo dzisiaj widzimy, szczególnie w sytuacji kryzysu z półprzewodnikami, jak ważne są te łańcuchy dostaw i jak ważne jest to, żeby one były krótkie. Chcielibyśmy zainwestować w ten rodzaj infrastruktury, w te laboratoria, które są zbyt obciążające, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorców i trochę być ich zapleczem, być miejscem, w którym oni mogą outsourcować swoje prace badawczo-rozwojowe.